Witajcie i od razu zaczynamy od ważnego komunikatu, ponieważ mamy tu w Krakowie przepiękną jesień, ale jesień to zdradziecka pora. Potrafi zaskoczyć niskimi temperaturami, liściami na drodze, śliską nawierzchnią. Niestety są to idealne warunki do świetnej, znaczy do poważnego wypadku. Dlatego najlepiej w ogóle nie wychodzić z domu, nie jeździć samochodem, pić mleko albo nawet w ogóle nie pić tego mleka i hodować własne ogórki. Dlatego zakładamy nasze poważne spodnie i uprząż. Witajcie w kolejnym odcinku Moto Historii. Te marki mają ze sobą coś wspólnego. Jednego charyzmatycznego właściciela, dyktatora, który tworzył potęgę takiej firmy i trzymał ją twardą ręką i robił to dobrze. I czuć, że jego charakter do dzisiaj został w tych markach. Wszystko wygląda inaczej, kiedy za znaczkiem stoi koncern. Ciężko jest sobie wyobrazić, że w takiej organizacji mogło powstać coś ciekawego, pasjonującego, pobudzającego wyobraźnię. Tam wszystko robi się na meetingach, gdzie fokusują się na target i starają się mieć na uwadze background. Cokolwiek to znaczy. Wszystko, żeby wyprodukować content najlepszej jakości. Tak na marginesie, content w języku angielskim oznacza treść, zawartość, a w języku polskim content oznacza zadowolony, usatysfakcjonowany. A praca w korpo wygląda mniej więcej tak. Dzień dobry. Zanim zaczniemy dzisiejsze spotkanie, chciałbym podziękować wszystkim za przybycie. Dziękuję pani Staśko. Z trzeciego piętra, która reprezentuje nasz drugi dział graficzny, odpowiedzialny za kropki na naszym Twitterze. Dziękuję. Dziękuję panu Meusowi, który reprezentuje służbę medyczną w razie zachłyśnięcia się wodą i dziękuję, że też przybył nasz dział poprawności politycznej. Poprawności politycznej i że przybył nasz dział księgowości z dużym. Brawo. Zacznijmy spotkanie. A więc tak, jeżeli popatrzymy na ten graf tutaj, to może. Myślę, że możemy powiedzieć, że dotarliśmy do konsensusu. Trudne słowo, a znaczenie tego słowa macie w briefie. To bardzo ważna decyzja będzie miała wpływ na nasze przyszłe spotkanie. Od dziś, decyzją większości, na wszystkich naszych następnych spotkaniach będziemy podawali wodę z cytryną i bez. Na prośbę jednej osoby z czwartego działu HR woda też będzie wegańska. Są jednak wielkie wyjątki, dokładnie takim zajmiemy się dzisiaj. I co dziwne, musimy zacząć od mitologii greckiej. Atlas miał 7 córek i gdy pokłócił się kiedyś z Zeusem, ten dał mu bardzo dużą, a raczej bardzo ciężką karę. Mianowicie zesłał go na trzymanie ziemi na swoich barkach przez resztę jego życia. Córki Atlasa ubłagały Zeusa, żeby mogły być blisko ojca i ten rzeczywiście spełnił ich prośbę, ale w dość specyficzny sposób. Jest to jedna z ulubionych historii pierwszego prezydenta pewnego koncernu, ale po co wam ta informacja i dlaczego jestem w obserwatorium?
Posłuchajcie. Mikołaj miał 19 lat, gdy wstąpił do marynarki wojennej. Tam usłyszał o braciach Wright i ich pierwszym locie. Od tego momentu idea latania pochłonęła go bez reszty. Z początku produkował samoloty dla marynarki wojennej, ale bardzo szybko założył własną działalność i stał się wiodącym producentem samolotów w kraju. Niestety rozwojowi przeszkodził koniec II wojny światowej. Traktat o bezwarunkowej kapitulacji zabronił Japonii produkcji maszyn lotniczych. I żeby przetrwać, i żeby jakimś cudem dostarczyć rodakom środków lokomocji, zaczęto produkować skutery w fabrykach, które pozostały. W 1947 roku wypuszczono skuter o nazwie Rabbit, który trafił na rynek jak woda na suchą ziemię. W 1953 w końcu połączono firmy produkujące karoserie, autobusy, silniki itd. w jeden koncern. Pierwszym samochodem, który wyprodukowano, był model Phantom, który niestety nie znalazł wielu nabywców. Problem był taki, że sieć dealerska była bardzo słabo rozwinięta i to niestety nie przyłożyło się do bardzo dużej sprzedaży. W końcu w 1958 roku wypuszczono model o nazwie 360, który okazał się pełnym, absolutnym hitem. Niektórzy nawet mówią, że zmotoryzował Japonię. Koncern nastąpił w 1971 roku z modelem Leone. Wtedy zauważono ogromne zalety napędu na cztery koła. Po wielu próbach i testach dostrzegli taką rzecz, że ten napęd potrafił przesunąć dużo dalej granice przyczepności niż konwencjonalne napędy. Dodatkowo dawał dużo większą pewność prowadzenia i stabilność. I wtedy model Leone, który wyprodukowano, był pierwszym autem tego typu, pierwszym autem, który miał napęd na cztery koła w sedanie. Może Wam się to wydawać dziwne, ale w tamtych czasach tylko auta tego typu, czyli auta offroadowe, posiadały takie rozwiązanie. Również w latach 70. nastąpił przełom kolejny. Wprowadzono do USA model Brat, który był małym pick-upem bardzo oszczędnym. Też miał napęd na cztery koła i Amerykanie zauważyli, że to jest to, czego chcą w czasie kryzysu paliwowego. Koncern sprzedawał coraz więcej aut, odnosił kolejne sukcesy i na tym moglibyśmy zakończyć dzisiejszą fascynującą historię, ale byłoby to bez sensu, więc zrobimy inaczej. Wyjawimy Wam markę, a potem sprawdzimy, dlaczego wielu ludzi śni do dzisiaj po nocach o niebieskim modelu ze złotymi felgami. Gdy powstawał model 360, ówczesny prezydent koncernu ogłosił konkurs na nazwę dla dywizji motoryzacyjnej. Niestety żadna nazwa nie przypadła mu do gustu i to go bardzo ucieszyło. Pamiętał bowiem historię, która była bardzo bliska jego sercu. Historię o córkach Atlasa, które chciały być blisko ojca i które Zeus zamienił w gwiazdy. Ich konstelacja nazywa się Plejady i początkowo świeciło mocno 7 gwiazd. Dzisiaj świeci tylko 6. 6, które możemy zobaczyć gołym okiem. Tak jak 6 gałęzi koncernu Fuji Heavy Industries. I te 6 gałęzi, 6 gwiazd znalazło się też na znaczku. Jest jeszcze jedna rzecz. Jest japońskie słowo, które oznacza i które określa tą konstelację, czyli Plejady. Oznacza też słowo zjednoczony. A to słowo to Subaru. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dzisiaj garstka ludzi kojarzyłaby markę Subaru z bezpiecznymi japońskimi sedanami. Ktoś by pamiętał, że wszędzie używają silnika boxer i napędu na cztery koła. Dlaczego więc jest inaczej? W
Wszystko zaczęło się w latach 90., kiedy Subaru stawiło czoła WRC z modelem Legacy RS. Napęd na cztery koła był jeszcze świeżą rzeczą w rajdach i zyskał wiele pochwał, ale też sporo krytyki. Chodziło o grupę B, ponieważ tam, mimo że była wielka moc i wielkie osiągi, to niestety były też wielkie wypadki, szczególnie Lancia i szczególnie Ford. Natomiast Subaru wiedziało, jak dobrze skonstruować napęd na cztery łapy i pokazało, co potrafi już modelem Legacy RS. Ale to dopiero pojawienie się imprezy w 1993 roku postawiło Subaru w zupełnie innym świetle. Rajdowa impreza technicznie była bardzo podobna do Legacy RS, ale mniejsza i zwinniejsza. Dodatkowo aluminiowy silnik typu Boxer zapewniał niski środek ciężkości i lepszy rozkład masy. Ta mieszanka pozwoliła zdystansować konkurencję. Na pierwsze sukcesy nie trzeba było długo czekać. Carlos Sainz wygrał rajd Korsyki w 1994 roku. W 1995 Subaru z modelem Impreza sięgnęło po Mistrzostwo Świata WRC producentów i zrobiło to 3 lata z rzędu. Rok 1995 był również dobry dla ich głównego kierowcy, Colina McRae, który wtedy został mistrzem świata. Zresztą nie tylko on. Mistrzami byli też Richard Burns i Peter Solberg. Nasz własny Krzysztof Hołowczyc sięgnął po Mistrzostwo Europy w 1997 roku, właśnie za kierownicą imprezy GT. No dobrze, zrozumiałe są sukcesy w rajdach różnego typu, ale dlaczego tak dużo osób kupowało cywilne imprezy WRX STI? To bardzo proste. W tamtych latach, żeby mieć coś fajnego i szybkiego, trzeba było kupić hot hatcha, ewentualnie jakąś selikę. Potem następowało długie, długie nic. Na szarym końcu mieliśmy drogie i sportowe auta, które zwykły Kowalski raczej miał na ścianie niż w garażu. Ale jeżeli już miał w tym garażu, to starał się nimi nie wyjeżdżać poza ciepły i bezpieczny asfalt. Takie auta służyły bardziej do lansowania się na modnych bulwarach. Bardziej Nordschlampe niż Nordschleife. Impreza była czymś kompletnie i totalnie innym, ponieważ dawała możliwość kupienia prosto z salonu auta, które w niemal niezmienionej formie szalało po OS-ach w N-grupie. A tego oprócz głównego rywala, czyli Mitsubishi Lancer, nie oferował absolutnie nikt. Osiągi konkurujące z super samochodami. Już standardowe egzemplarze potrafiły napędzić stracha kierowcom dużo mocniejszych aut, a tuningowane modele potrafiły zostawić egzotyki z tyłu. Impreza powstała z rajdowego błota i kochała luźną nawierzchnię. A jak to wygląda w praktyce? Istniał w zasadzie tylko jeden konkurent, Mitsubishi Lancer Evo. I kiedy ze sobą rywalizowały, powstały dwa obozy. Ci, którzy kochali Subaru Imprezę i gardzili Evo. I ci, którzy kochali Mitsubishi Evo i gardzili Imprezą. Inaczej się nie dało. W tamtych latach i do dzisiaj ja jakimś cudem wolałem Subaru. Mimo, że nie jechałem wtedy jeszcze ani jednym, ani drugim, wydawało mi się, że Subaru ma więcej charakteru i brzmiało jak zawodnik sumo, który krztusił się dużą porcją sushi obsmarowaną wasabi. Przez następne lata powstały nie tylko imprezy, ale jeden z moich ulubionych samochodów. Legacy Spec B, tak zwany Sleeper. Ładny i wygodny sedan skrywający 250 koni. Można się było mocno zdziwić, stając z nim zderzak w zderzak na światłach. Drugie w kolejności auto do panteonu radości z jazdy to BRZ, czy jak to woli Toybaru. Kolaboracja Toyoty i Subaru. 200 koni, napęd na tył i osiągi na papierze gorsze niż większość wózków widłowych. Natomiast liczby z tym autem nie mają wiele wspólnego i nie są ważne, ponieważ jest to jedno z najlepiej prowadzących się aut na świecie,
A, zdecydowanie najłatwiejsze do jazdy bokiem. Żeby wam to pokazać, poprosiłem moją koleżankę, czy mój dział księgowy, jak wolicie. Poznajcie Sylwię Peretti z Peretti Motorsport. I jeżeli myślicie, że jest tutaj tylko po to, żeby ładnie wyglądać, to się grubo mylicie. Są ludzie, którzy uważają, że Subaru jest dzisiaj dinozaurem. Krytykują WRX STI za zbyt małą moc, a na brak hybrydy w ofercie tupią nogami. Mówią, że auto, za którym stoję, w dzisiejszym poprawnie politycznym świecie nie ma miejsca. Ale są to ci sami ludzie, którzy wiele lat temu mówili, że gwiazda Mercedesa przestała już świecić. Mówili, że BMW nie ma już swojego charakteru, a Rolls-Royce nigdy nie wróci do dawnej świetności. Dzisiaj widzimy, jak bardzo się mylili. Mamy nadzieję, że wam się podobało. I do zobaczenia w następnym odcinku Moto Historii. But when it comes to her, you better keep it sealed. Don't you dare say a single word, or I will strike you where it feels. You think that using her would get to me, and if you're right then you're in trouble deep, 'cause I will break my